Nowe przepisy we Francji. Koniec z niszczeniem niesprzedanych towarów Francja wprowadza nowe przepisy. Koniec zniszczeniem niesprzedanych towarów. Od nowego roku producenci i dystrybutorzy we Francji nie będą mogli niszczyć niesprzedanych produktów, ubrań, mebli czy sprzętów elektronicznych. Aby unikać marnowania dóbr, producenci będą teraz musieli sprzedawać taniej lub poddawać recyklingowi swoje towary, albo zdecydować się na obniżenie produkcji, komentuje telewizja BFM TV. Ubrania, buty, meble, produkty higieniczne i kosmetyczne. Sprzęty elektryczne i elektroniczne nie mogą być od 1 stycznia niszczone przez producentów i dystrybutorów, jeśli nie uda się ich sprzedać. Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi we Francji, podaje w niedzielę telewizja BFMTV: Więcej produktów dla organizacji charytatywnych. Organizacje charytatywne liczą na to, że dzięki nowemu prawu trafi do nich więcej towarów, ponieważ producenci i sklepy będą musiały się ich pozbywać, nie niszcząc, relacjonuje BFMTV. Już w tym roku jest więcej darów, ponieważ niektóre przedsiębiorstwa przygotowały się na wprowadzenie tych przepisów, mówi dyrektor agencji darów Natury Romain Sandler. Wyjaśnia, że jego stowarzyszenie otrzymuje produkty od około 200 firm i przekazuje je sieci liczącej 1,3 tysięcy organizacji charytatywnych. Aby unikać marnowania dóbr producenci będą teraz musieli sprzedawać taniej lub poddawać recyklingowi swoje towary, albo zdecydować się na obniżenie produkcji, wyjaśnia BFMTV. Od dwóch lat marki uczą się przewidywać, jaki będzie popyt, aby wyprodukować dokładnie taką ilość towarów, jaką uda się sprzedać, mówi dyrektor stowarzyszeni Handlu Johan Petiot. Nowe przepisy ograniczą użycie plastiku, ponadto, w ramach nowych przepisów, od początku 2022 roku plastikowe opakowania owoców i warzyw we francuskich sklepach muszą zostać zastąpione przez inne materiały, które można poddać recyklingowi. Tylko bardzo delikatne owoce można będzie nadal owijać w plastik, ale i to się zmieni w ciągu kilku następnych lat. Gazety, tygodniki i magazyny również nie mogą być pakowane w plastik, a restauracje typu fast food nie będą mogły oferować dzieciom plastikowych gadżetów. Francuski rząd ocenił, że nowe przepisy pozwolą ograniczyć wykorzystanie plastikowych opakowań o około 1 miliardów sztuk rocznie.